znów wejdź w moją ciemność. Wejdź w to, co wydaje się po ludzku stracone. Jezu, wejdź i stwórz mnie na nowo. Przyjdź do mnie jako ten, który ma moc odmienić życie. Ja jestem chlebem, który daje życie. I teraz będziemy przeżywać takie doświadczenie wspólne. Jezus przyjdzie do nas jako chleb życia. Przyjdzie tutaj, abyśmy stali przed Nim i wspólnie uwielbiali. Jesteś. Stajesz się. Jezu, ten Twój sposób na obecność pośród nas w tajemnicy Eucharystii bardzo dużo od nas wymaga. Łatwiej widzieć monstranstwa. Łatwiej zobaczyć opłatek, chleb, hostię. I tyle. Wielu z nas się na tym zatrzymuje. Ale Twój Duch może sprawić, że oczyścisz nam, Panie, światło oczy serca. Żebyśmy dostrzegli, że ta Twoja obecność jest pokorna i wymagająca, to jest sposób na całe zło świata. Że nie ma większej siły i nie ma bardziej Ciebie zagęszczonego niż w Eucharystii. Pociągnij nas, Panie, sami nie zrobimy nic. Bez tego nic nie możecie uczynić. Pociągnij nas, Panie, do siebie. I daj nam łaskę szacunku do odruchów naszego serca. Żeby cokolwiek nas będzie, czy wzburzenie, czy uspokojenie, czy radość, czy przygnębienie, cokolwiek nas się poruszy. Czy obojętność, to też znak. Że serce potrzebuje czegoś więcej. Na razie strajkuję. I w tym jest sens, głęboki sens dzisiejszej uroczystości. Bo Bóg nas zaprasza nie tyle do poznania Jego tajemnicy, ale do odkrycia siebie i naszego duchowego piękna i darów dzięki tej miłości, jaką Bóg módlmy się. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę męki i zmartwychwstania, daj, prosimy, taką czcią otać tajemnicę krwi i ciała Chrystusa, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców tego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
wszystko możliwe, tak.